Moi drodzy, ale wielokrotnie na tym miejscu padało dzisiaj pewne słowo, które jest kluczowe w kontekście rozważania, które dla was przygotowałem. Moi drodzy, gdybyśmy mieli poszukiwać jakiejś analogii, która by określiła relację między nami a Bogiem, to jaka analogia, jakie słowo, jaki przykład jest najbardziej adekwatny? Popatrzcie, mówiliśmy, że witamy brata Zbyszka w Bożej rodzinie. Rzeczywiście rodzina wydaje się tym właściwym pojęciem. Bo przecież Bóg nam się przedstawia jako nasz niebiański Ojciec. Pamiętamy modlitwę pańską. Tą modlitwę, którą Jezus przekazał swoim uczniom w odpowiedzi na ich zapotrzebowanie. Bo prosili, pytali o to, naucz nas modlić, jak mamy się modlić. I Jezus rozpoczyna tą modlitwę pańską od słów Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie. Więc w tej relacji między nami a Bogiem to jest to dość plastycznie wszystko przedstawione. Bóg jest naszym niebiańskim Ojcem, a skoro On jest naszym niebiańskim Ojcem, to my w tej relacji musimy być kim? Jego dziećmi. I przecież doskonale pamiętamy ten przykład, kiedy Jezus bierze dziecko, stawia je pośród swoich uczniów i mówi co? Jak nie staniecie się jak jedno z tych dzieci, to nie wejdziecie do mego królestwa. Moi drodzy, więc te relacje są określone. Jesteśmy częścią Bożej rodziny. I to moje rozważanie zatytułowałem Bóg i Jego dzieci. Moi drodzy, ale pytanie, czy my znamy drogę? Czy my znamy sposób, w jaki możemy stać się częścią tej Bożej rodziny? Moi drodzy, gdybyśmy mieli odpowiedzieć na to pytanie, to moglibyśmy powołać się na dwa ważne aspekty. Po pierwsze, Bóg nas stworzył i obdarzył swoim życiem, prawda? Więc już z tego samego faktu, że jesteśmy przez Niego stworzeni i obdarzeni przez Niego życiem, to powinniśmy odczuwać w sobie ten status bycia dzieckiem Bożym. Ale czy tak jest? Nie. Moi drodzy, żyjemy w chrześcijańskim kraju. Gdybyśmy opuścili ten budynek i zrobili ankietę w Polsce, to 90 parę ludzi się deklaruje jako chrześcijanie. Z tych 90% tylko 30% praktykuje to swoje chrześcijaństwo, a tak naprawdę znikoma ilość, znikomy procent to są ci prawdziwi uczniowie, naśladowcy, ci, którzy świadomie czują się częścią tej Bożej rodziny. Moi drodzy, ale przecież nie tylko stworzenie i obdarzenie darem życia jest powodem do tego, że powinniśmy to odczuwać. Przecież Bóg nas zbawił, odkupił, prawda? Czyli Bóg dwukrotnie w taki niesamowity sposób zakomunikował nam, kim dla Niego jesteśmy. Moi drodzy, no to dlaczego mamy problem z tym, żeby to sobie uświadomić? I to nie tylko my, bo teraz popatrzcie. Otwórzmy sobie ten 14 rozdział Ewangelii Jana. Pamiętacie, na początku tego rozdziału Jezus mówi o tym niebiańskim domu, mieszkaniu, które przygotował dla swoich dzieci. I rozmawia o tym ze swoimi uczniami. Jak im to wszystko przedstawił, to w 4 wersecie mówi: i dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Mówił to do swoich uczniów, do tego elitarnego grona swoich naśladowców. I teraz jeden z tych 12, Tomasz, co odpowiada? Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? To moi drodzy, jak to jest z tym naszym chrześcijaństwem? Bo skoro apostołowie mieli z tym problem, to może się okazać, że my też nie do końca potrafimy sobie uświadomić tą odpowiedzialność bycia dzieckiem Bożym, bycia częścią Bożej rodziny. Moi drodzy, są takie cztery punkty, które musimy zrozumieć w kontekście tego bycia częścią Bożej rodziny, bycia częścią tej społeczności ludzi wierzących. Moi drodzy, żeby stać się w pełni świadomym dzieckiem Boga, to musimy przejść taką czterostopniową drogę. I dzisiaj chciałbym w zwięzły sposób, najkrócej jak to możliwe, przedstawię wam tą drogę i sprawdzić, czy rzeczywiście te poszczególne etapy tej naszej drogi świadomie zaakceptowaliśmy i świadomie przeszliśmy. Po pierwsze, otwórzmy sobie Ewangelię Jana na pierwszym rozdziale i tam w pierwszym rozdziale czytamy o tym, że gdy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, będziemy czytać z pierwszego rozdziału fragmenty od 11 po 12, to czytamy w tych słowach następującą treść. Posłuchajcie. Do swej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Więc pierwsze pytanie o to świadomość. Bóg przychodzi jako niebiański ojciec do swoich dzieci i to było w przeszłości, ale swojego nie przyjęli. Ten lud, który miał znać Jego, który miał proroctwa, który miał oczekiwać, który miał w pełni świadomie zaakceptować ten dar w postaci Zbawiciela, Odkupiciela, okazuje się, że zawodzą. Ale w 12 wersecie czytamy o tych, którzy nie zawiedli.
Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. I tu jest ten pierwszy element, o którym musimy sobie powiedzieć. Element, który jest niezbędny do tego, żeby stać się świadomym dzieckiem Boga. Czy potrafimy to wychwycić? Jakie słowo w tym... Są dwa słowa kluczowe w 12 wersecie. Pierwsze słowo to jest tym, którzy Go przyjęli. Moi drodzy, wola, świadoma decyzja w naszym życiu to jest ta droga, którą musimy przejść, żeby stać się dzieckiem Bożym. My musimy to świadomie w swoim życiu uczynić. Świadomie podjąć decyzję. Zbyszku, ja wierzę, że ty to zrobiłeś. Przyszedłeś na to miejsce, poznałeś tą społeczność, ale nie dla tych ludzi uczyniłeś to, co uczyniłeś, tylko dla Boga, którego poznałeś. Moi drodzy, jest tak wielu ludzi, którzy staje na tej Bożej drodze. Gdzieś ma dobry początek, ale moi drodzy, nie podąża dalej. Trzeba podjąć świadomą decyzję podążania za Zbawicielem. Tym zaś, którzy Go przyjęli. Moi drodzy, jeśli na tym miejscu jest jakaś osoba, która nie uczyniła jeszcze tego kroku, to ja apeluję z tego miejsca. Apeluję z tego miejsca, nie możemy z tymi decyzjami zbyt długo zwlekać. Nie odkładajmy tych decyzji na później, bo niektóre decyzje odłożone na później, one w ogóle nigdy nie będą podjęte. Moi drodzy, jest taki czas w naszym życiu, kiedy Bóg działa, kiedy Bóg nas powołuje i musimy odpowiedzieć na to Boże wezwanie. Musimy odpowiedzieć. I teraz tym, którzy Go przyjęli, ale to są ci, którzy wierzą w imię Jego. Moi drodzy, są dwa takie wydarzenia biblijne, ewangeliczne, które nam pomagają zrozumieć to, o czym tutaj jest mowa. Pierwsze to jest spotkanie Jezusa z Nikodemem opisane w 3 rozdziale Ewangelii Jana. Nikodem to był bardzo religijny człowiek. Człowiek z bogatym życiowym bagażem doświadczeń. Człowiek, który miał bardzo wysoką pozycję społeczną i religijną. I co się okazało? Gdy spotkał się z Jezusem, Jezus zaczął mu przedstawiać fundamenty, te elementarne zasady związane z tym, jak się stać dzieckiem Bożym, to on tego nie rozumiał. Bo jak Jezus mówił, że musisz się na nowo narodzić z wody i z ducha, to wiecie, Nikodem, gdyby to słyszał o jakimś Egipcjaninie, Etiopczyku, to by to rozumiał. Ale dlatego, że był Żydem z krwi i kości, miał to obrzezanie, o którym mówiliśmy dzisiaj, zachowywał sabat, chodził do świątyni, to mu się wydawało, że co? No on z urodzenia aspiruje do tego, żeby tak się poczuć. A Jezus mówi, jeśli tego nie doświadczysz, to nie będziesz oglądał Królestwa Bożego. Wiecie, tam jest taki dramatyczny moment w tej rozmowie, kiedy Nikodem pyta, jakże się to stać może? Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Masz tyle lat doświadczeń religijnych i tego nie wiesz? Kochani, moi drodzy, możemy uczestniczyć w wielu praktykach religijnych. Możemy chodzić do kościoła, możemy studiować lekcje, Biblię. Ale moi drodzy, jeśli świadomie nie podejmiemy decyzji, że my chcemy stać się częścią Bożej rodziny i chcemy przynależeć jako dzieci Boże i że my przyjmujemy świadomie Jezusa. A druga rzecz, która jest równie ważna, to jest świadomość tego, kim On dla nas jest. Tym, którzy wierzą w imię Jego, mówi 12 werset. I teraz, moi drodzy, poprzednim razem, jak u was byłem, nie wiem, czy pamiętacie, to miałem z wami rozważanie o tym spotkaniu Jezusa z uczniami w okolicach Cezarei Filipowej. Tam Jezus stawia pytanie. Pierwsze pytanie dotyczy tego, co ludzie o Nim myślą, a drugie pytanie już trudniejsze stawia uczniom, a co wy o mnie myślicie? I wtedy odpowiada trafnie, umiejętnie, tak w dziesiątkę odpowiada Piotr. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Moi drodzy, tym, którzy wierzą w imię Jego, jaki obraz Boga masz w swoim sercu, w swoim umyśle? Kim jest dla ciebie Bóg? Czy to jest Bóg twój Zbawca, Odkupiciel? Czy to jest Bóg, którego się boisz, przed którym uciekasz, przed którym drżysz? Moi drodzy, bez zrozumienia tego obrazu Boga, bez przyjęcia, bez akceptacji, bez wiary w to, o czym też dzisiaj w lekcji mówiliśmy. Brat, piękne myśli dzisiaj tutaj prowadząc tą lekcję przedstawił. Moi drodzy, jeśli my sobie tego nie uświadomimy, jeśli my tego wewnętrznie nie przeżyjemy, jeśli to tylko stanie się jakąś informacją, która dociera do naszego umysłu, ale nie zmienia naszej kwestii, naszych decyzji, naszej woli, to moi drodzy, to możemy się nazywać z imienia dzieckiem Bożym, ale my tego nie doświadczymy. Moi drodzy, więc Bóg apeluje, przyjmij i uwierz. To jest początek tej drogi stania się dzieckiem Bożym. No dobrze, ale kiedy już wstąpimy na tą Bożą drogę, to co nam zagraża? Dzisiaj w czasie doświadczenia mówiłem, że tego, czego my bardzo potrzebujemy, to czego? Wytrwałości i cierpliwości, bo my się bardzo szybko zniechęcamy. Bracie Zbyszku, ty masz dzisiaj entuzjazm i każde dziecko Boże, które się narodzi, to ma entuzjazm. Tylko przychodzi kolejny tydzień, miesiąc, rok, przychodzą trudne doświadczenia, przychodzą może doświadczenia, których byśmy się nie spodziewali, bo często nam się wydaje, że jak już zostałem tym ochrzczonym dzieckiem Bożym, to teraz wszystko musi mi się idealnie układać. Muszę odnosić same sukcesy życiowe. Na wszystkie modlitwy moje przyjdą takie odpowiedzi, jakich oczekuję. I co się okazuje?
że nie zawsze tak jest. Że nie zawsze tak jest. I co wtedy staje się z dzieckiem Bożym? A co się dzieje z dzieckiem Bożym, jak zawiedzie, jak upadnie, jak ma dobre zamiary, dobre intencje, a przyjdzie proza życia i ta grzeszna, słaba natura gdzieś nas pokona? I co się zaczyna dziać? Przychodzą emocje, silne emocje. Przychodzą podszepty, może sił zła, które mówią, ty się do tego nie nadajesz, ty jesteś za słaby. Ty nie jesteś uświęcony jeszcze tak, jakbyś powinien. Moi drodzy, nie sztuką wstąpić na tą Bożą drogę, stania się dzieckiem w Bożej rodzinie. Nie sztuka przyjąć i uwierzyć, ale jeszcze trzeba tą drogą konsekwentnie podążać do celu. Moi drodzy, i to jest drugi ten punkt. Nie tylko przyjmij i uwierz w tego, który cię powołał, ale konsekwentnie na tej drodze podążaj do celu. Moi drodzy, chrześcijaństwo to nie jest sprint. W chrześcijaństwie my się nie ścigamy, kto szybszy. To jest pewna droga, którą musimy razem przejść. Ramię w ramię, podając sobie dłonie i wspierając się nawzajem. Pomagając tym, którzy są słabsi. Rozglądając się, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Rozumiecie? To jest odpowiedzialność w rodzinie. Wiecie, właściwa rodzina dba o każdego członka. Tego najsłabszego. Tego, który potrzebuje pomocy. Moi drodzy, i teraz otwórzmy sobie wspólnie list do Rzymian, bo tam jest pewna obietnica, którą Bóg nam daje na tej drodze naszego chrześcijaństwa. Otwórzmy list do Rzymian, 8 rozdział. To są jedne z najpiękniejszych słów z Biblii, jakie znam. I powinniśmy często czytać te słowa. Nie tylko czytać, ale ufać w prawdziwość tej Bożej obietnicy. Popatrzcie, co jest powiedziane od 14 wersetu w tym 8 rozdziale listu do Rzymian. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Popatrzcie, ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Więc moi drodzy, nie wystarczy przyjąć, nie wystarczy uwierzyć, nie wystarczy zadeklarować, ale co trzeba każdego dnia przyjąć? Ducha Świętego, który będzie nas prowadził i ten Duch będzie poświadczał nam, że tymi dziećmi Bożymi jesteśmy. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znów ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Moi drodzy, jaka to jest ważna obietnica w tych czasach, w których przyszło nam żyć. Nie wzięliśmy ducha bojaźni, ducha obaw, zniechęcenia, tylko ten Duch Święty, gdy przychodzi do naszego serca, gdy ogarnia nasz umysł, naszą wolę, to w nim wołamy Abba Ojcze. W języku aramejskim, w językach biblijnych nie ma piękniejszych słów, które by oddawały tą bliskość relacji między Ojcem a Jego dzieckiem. Bóg używa pewnych określeń i w Duchu Świętym możemy wołać Abba Ojcze, innymi słowy określać naszego niebiańskiego Ojca najbardziej czułymi słowami, jakie tutaj na ziemi ludzie znają. Ten Bóg jest taki dla nas. Moi drodzy, jeśli dziecko chce, aby jego życie wyglądało w sposób wyjątkowy, to musi rozumieć miłość rodzicielską. Zagubione dzieci to często te dzieci, które utraciły miłość swoich najbliższych rodziców, ojca i matki. To są te dzieci, które często się w dorosłym życiu gubią. I nasz niebiański Ojciec chce, abyśmy żyli w świadomości Jego miłości. I aby ten Duch Święty, który każdego dnia przychodzi i prowadzi nas w tym doświadczeniu, w którym wołamy Abba Ojcze, ten to Duch, czytamy werset 16, ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Więc kochany, jak się przebudzisz, siostro i bracie, przyjacielu, jak się przebudzisz rano i masz zły dzień, może to jest poniedziałek, może przed tobą są wyzwania w pracy, może źle się czujesz, fatalnie, bo jest brzydka pogoda, nic ci się w życiu nie ułożyło, ale to ten Duch Święty, który jest obecny, On ci będzie poświadczał, że choćby się wszystko waliło wokół ciebie, choćbyś stracił zdrowie, choćbyś stracił pracę, choćbyś poczynił jakieś straty materialne, to moi drodzy, są większe rzeczy niż to, co tracimy. Są większe. Moi drodzy, możemy wiele rzeczy w życiu tracić, ale obecności Boga w naszym życiu nie możemy stracić. I ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy też razem z Nim uwielbieni byli. Moi drodzy, podoba wam się ta perspektywa? Kochani, spójrzcie na życie apostoła Pawła. Wiecie, jak ono wyglądało? Wiecie, kim Paweł był przed nawróceniem? Gdy na drodze Pawła stanął Jezus Chrystus, gdy Paweł przyjął Jezusa Chrystusa, gdy uwierzył w Jego imię i pozwolił Duchowi Świętemu kontrolować swoje życie, to z tego prześladowcy Kościoła, człowieka, który miał na ręku krew Szczepana i wielu innych chrześcijan,
człowieka, którego planem w gorliwości religijnej było co? Pójść do Damaszku, więzić, prześladować i niszczyć Kościół. To ten człowiek jak się przemienił? Tak się przemienił, że Kościół w Damaszku nie mógł uwierzyć, że to jest ich... Wyobraźcie sobie, wy brata Zbyszka znacie, prawda? Ale teraz przychodzi do was ktoś, kogo znacie jako prześladowcę Kościoła i teraz chce być częścią waszej społeczności. Co byście witali z taką radością takiego nowego katechumena? Człowieka, który przybył do tego miasta z pełnomocnictwem, żeby więzić, uśmiercać i krzywdę wyrządzać wierzącym. A jednak Paweł doświadczy tej obecności Boga. I moi drodzy, jeśli ten Duch Święty nas prowadzi od momentu, kiedy przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, kiedy uświadomiliśmy sobie ten nasz status bycia dzieckiem Bożym, to jesteśmy w bezpiecznych dłoniach. W bezpiecznych dłoniach. Ale moi drodzy, każda droga, na której jesteśmy, ma swój początek i ma swój koniec. Moi drodzy, my w tym chrześcijaństwie musimy świadomie podróżować do celu. Bo mam wrażenie, że niektórzy chrześcijanie to wyszli, ale nie wiedzą, dokąd zmierzają i skąd wyszli. Moi drodzy, jak Izraelici wychodzili z Egiptu, to czy oni mieli jasno określony cel, do którego mieli zmierzać? No było im powiedziane, mieli osiągnąć ziemię Kanaan, ziemię obiecaną. Mieli się nie oglądać wstecz. Dlaczego ta pielgrzymka, ta podróż, ten eksodus tak wiele czasu im zabrał? Bo jak przyszły pierwsze trudności, kłopoty, to o czym zaczęli myśleć? O Egipcie. Moi drodzy, jak już stanęłeś na Bożej drodze, Duch Święty cię prowadzi, to nie patrz w przeszłość za siebie. Tam niczego nie ma dobrego. Patrz do przodu. Myśl o tym, co zostało dla ciebie przygotowane. I moi drodzy, Bóg nas chce przeprowadzić od niewoli do wolności. To jest ten cel. To jest ten punkt, który chcemy osiągnąć. I moi drodzy, otwórzmy wspólnie list do Galacjan, bo to jest ten trzeci element bycia świadomym dzieckiem Boga. Trzeci element. List do Galacjan, 4 rozdział. Popatrzcie, jak tam pięknie apostoł Paweł to tłumaczy. Czytam 4 rozdział i werset od 4. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupić tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Popatrzcie, ta sama myśl, która pojawia się w liście do Rzymian, ta sama myśl znowu wołania Abba Ojcze. I ostatni fragment, spójrzcie na werset 8, 7 najpierw. Tak więc nie jesteśmy już niewolnikami, lecz tak więc nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to też dziedzicem przez Boga. Nie jesteśmy już niewolnikami. Wołamy Abba Ojcze, dostąpiliśmy usynowienia. Jest nowa rzeczywistość, została wykreowana nowa rzeczywistość. Pytanie, czy jesteśmy świadomi tej rzeczywistości? Czy chcemy przejść od tej niewoli do wolności. Moi drodzy, to jest fascynująca droga. Nie ma się co oglądać wstecz. Nie ma co patrzeć na to, co za nami. Moi drodzy, przed nami jest przyszłość. I moi drodzy, zwróćcie uwagę, że tu jest mowa o pewnym dziedzictwie, które zostało przygotowane. Moi drodzy, co my robimy na ziemi jako rodzice? Gdy osiągamy jakiś sukces materialny, gdy coś uda nam się zgromadzić, to komu my to ostatecznie pozostawiamy? Sobie? Zabieramy to sobą do grobu? Moi drodzy, nie. Koniec końców to trafia do naszych najbliższych osób, naszych dzieci. Moi drodzy, czy Bóg jako nasz niebiański Ojciec przygotował nam pewne dziedzictwo? Oczywiście, że tak. To jest ta nagroda, do której zmierzamy. To jest ta oferowana przyszłość, ta perspektywa dla wolnych dzieci Boga. Nie niewolników. Moi drodzy, gdy Izraelici wyszli z Egiptu, to oni mieli określony cel. Oni wysłali zwiadowców do ziemi obiecanej, do ziemi Kanaan, którzy im powiedzieli, jaka jest piękna ta ziemia. 2 było świadomymi. 10 było przerażonych tymi wyzwaniami, które trzeba było pokonać. Moi drodzy, nam też zostało przygotowane dziedzictwo. Jest obietnica dziedzictwa. Otwórzmy sobie wspólnie list do Efezjan na 1 rozdziale i czytam wersety od 5 po 8. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim mamy odkupienie, przez krew Jego odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Moi drodzy, czy czegoś nam brakuje? Czy Bóg zapomniał o jakimś darze dla swoich dzieci? Przecież tu jest mowa o obfitości Jego łaski. O tym, że wszystko zostało nam darowane. Wszystkie cudowne Boże obietnice zostały darowane dzieciom Bożym. Tylko czy my robimy właściwy użytek z tych obietnic? Czy my robimy właściwy użytek?
Moi drodzy, podzielę się z wami pewną refleksją. Wiecie, gdy byłem małym dzieckiem i chodziłem do szkoły, to w tej szkole miałem takiego chłopaka, który bardzo mi uprzykrzał życie. Był silniejszy ode mnie, był większy, był większej postury i zawsze wyrządzał mi krzywdę. I nie potrafiłem sobie z tym poradzić, aż do pewnego dnia. W tej samej szkole, kiedy poszedłem do zarówki, to mój starszy brat kończył tą szkołę, był w 8 klasie. I kiedy już brakowało mi sił, żeby sobie z nim poradzić, to poprosiłem mojego brata, aby wziął mnie w obronę. I on przyszedł i pewnego dnia stanął przed tym chłopakiem, który wyrządzał mi tą krzywdę i powiedział: jeśli jeszcze raz zrobisz coś złego dla mojego brata, to będziesz miał ze mną do czynienia. Wiecie, i to tak poskutkowało, że już od tamtego momentu miałem spokój. Moi drodzy, co chcę wam przez to powiedzieć? Życie potrafi nam przynieść wiele przykrości, ale mamy niebiańskiego Ojca i mamy naszego brata Jezusa Chrystusa, który stał się kimś z nas, przyjął w pełni człowieczeństwo, przyszedł na tą ziemię i walczył za nas, i tam, gdzie my przegraliśmy, tam, gdzie my zawiedliśmy, to On odniósł zwycięstwo. I On, to co my straciliśmy jako dzieci Boże, to On to wszystko odzyskał. I to jest wszystko dla nas przygotowane. Moi drodzy, ja nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której spotkamy się z Bogiem i Bóg nam zada pytanie: dziecko moje, córko, synu, gdzie ty byłeś? Dlaczego ty zlekceważyłeś ten dar, który dla ciebie przygotowałem? Moi drodzy, wszystko jest gotowe, uczta jest przygotowana. Zgodnie z tą przypowieścią, która jest w Ewangelii przedstawiona, uczta jest gotowa, zostali wysłani słudzy z zaproszeniem, aby stawić się na tą ucztę. Moi drodzy, trzeba znać swój status. Moi drodzy, nie ma nic smutniejszego niż życie dziecka Bożego bez świadomości swojego statusu. My mamy status bycia dzieckiem Boga i trzeba dumnie podnieść głowę do góry. Kiedy się to wszystko zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowę do góry. To nie jest czas na obawy, to nie jest czas na lęki. To jest czas na podniesienie głowy do góry, na spojrzenie z ufnością, z nadzieją w przyszłość i wzięcie tego, co zostało dla nas przygotowane. To teraz wróćmy do tego tekstu, od którego rozpoczęliśmy. To co zostało dla nas przygotowane? To gdzie jest to dziedzictwo? Ja mam pytanie, czy na tym miejscu są osoby, które... Każdy z was ma jakieś miejsce zamieszkania, ma jakiś dom, mieszkanie? Nikt pod mostem nie mieszka, tak? Dobrze, ale zadam wam inne pytanie. A czy każdy z was mieszka na swoim? Nie. Prawdopodobnie nie jest tak, że każdy z nas ma akt notarialny do miejsca, w którym mieszkacie. Prawdopodobnie są tutaj osoby, które albo mieszkają na wynajmowanym, albo ktoś wam użyczył miejsca, gdzie mieszkacie. To mam dla was dobrą wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że choćbyśmy na ziemi nie osiągnęli takiego sukcesu, żebyśmy mieli swój dom, swoje mieszkanie, jakiś swój kąt, to jest pewien akt notarialny, który został dla nas przygotowany. Dla każdego dziecka Bożego jest przygotowane niebiańskie mieszkanie. I pytanie, czy my chcemy z tego Bożego daru skorzystać. Moi drodzy, w 14 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus wyraźnie o tym mówi. Niechaj się nie tworzy serce wasze, niech się nie lęka. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie jestem i wy byli. Moi drodzy, to jest obietnica i ona może się spełnić. Ona może się spełnić w życiu każdej osoby, która dzisiaj na tym miejscu jest. Wystarczy co? Wystarczy uczynić to, o czym powiedziałem. Wystarczy przyjąć, uwierzyć, stanąć na Bożej drodze, pozwolić Duchowi Świętemu się prowadzić, przejść z niewoli do wolności i wziąć w swoje dłonie dziedzictwo. Ono jest przygotowane. Wziąć w swoje dłonie dziedzictwo. A teraz pewne podsumowanie. Czy znacie jakąś historię biblijną, w której to wszystko się w 100% wypełniło? Jest taki bohater biblijny, a właściwie bohaterka, której życie w 100% odzwierciedla to, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Ona urodziła się w fatalnym miejscu, w fatalnym czasie, w fatalnych okolicznościach. Była poganką i jest jedyną poganką, od której imienia została nazwana księga biblijna. Wiecie, kogo mam na myśli? Rut. Dzięki swojej teściowej, Noemi, która też trafiła w dziwnych okolicznościach do ziemi, w której żyła Rut. I tam spotyka Noemi dramat. Traci swojego męża, traci dwóch synów. Jej życie, chrześcijańskie życie się załamuje,
Ale mimo tego załamania w tym chrześcijańskim życiu jest coś takiego w postawie Noemi, co fascynuje nie tylko dla Rut, ale jeszcze dla tej drugiej synowej też. Te dwie dziewczyny idą za swoją teściową i mimo zniechęceń to jedna rezygnuje, a druga idzie do samego końca. Przychodzi jako poganka. Moi drodzy, co tą dziewczynę mogło czekać w Izraelu? Wiecie, ja myślę, że Noemi nie bez powodu zniechęcała Rut, bo wiedziała doskonale, jaki stosunek Żydzi mieli w tym czasie do pogan. A jednak ta dziewczyna szła do samego końca. Przychodzi do kraju i co ją tam czeka? Musi zbierać kłosy na polu. Rozumiecie? Musi zbierać kłosy na polu. Ale Boaz staje się jej wybawicielem, jej odkupicielem, ostatecznie jej mężem. Fantastyczna historia. Nie mamy czasu, żeby jej sobie przypominać dzisiaj tutaj punkt po punkcie, ale to jest fascynująca historia. A wiecie, co jest najbardziej fascynujące? Że kiedy otwieramy Ewangelię Mateusza i czytamy ten życiorys Jezusa, ten rodowód, to tam jest ta Rut, poganka, małobitka tam jest. Co chcę wam powiedzieć? Nie znam waszego życia. Nie wiem, jakie są wzloty i upadki w waszym życiu. Nie wiem, jakie są największe sukcesy i największe porażki waszego życia. Ale powiem wam szczerze, to nie jest istotne. To nie jest istotne. Możecie wszystko przegrać w waszym życiu. Za jednym wyjątkiem. Jeśli nie utracicie tego, o czym dzisiaj studiowaliśmy, jeśli przyjmiemy Jezusa, jeśli uwierzymy w Jego imię, jeśli Duch Święty wypełni nasze serce i w Nim będziemy wołać Abba Ojcze i przejdziemy z niewoli do wolności, wejdziemy do krainy, którą Bóg dla nas przygotował, to moi drodzy, z perspektywy tej krainy, to będziemy się śmiać z tych naszych porażek tutaj życiowych. Będziemy mieli zupełnie nową perspektywę. Kochani, to jest nadrzędnym celem naszego życia. I nie możemy rozminąć się z tym powołaniem. Nie możemy się rozminąć z powołaniem. Nie ma nic bardziej dramatycznego niż odrzucenie powołania, które Bóg dla nas przygotował. Więc córko i synu, apeluję z tego miejsca. Podnieś wysoko głowę. Jesteś synem, jesteś córką króla. On przygotował dla ciebie dziedzictwo. Nie tylko sama musisz żyć z tą świadomością, ale wokół nas jest tak wielu ludzi zagubionych. Wiecie, to zagubienie ludzkie często skutkuje błędami, które ludzie popełniają, bo człowiek nie mający nadziei, człowiek nie wiedzący skąd wychodzi, dokąd zmierza, człowiek nie mający kochającego domu, tej rodziny, to wiecie, jak to się kończy w życiu często człowieka, nałogiem, patologią i różnymi problemami. Ale my przecież mamy tą nadzieję. My ją poznaliśmy, jej doświadczyliśmy, moi drodzy. To nie ma nic lepszego, niż opowiedzieć o tym innym ludziom. Wiecie, co mnie fascynuje? Kiedy z Egiptu wychodził lud Boży, Izraelici, to wiecie, że wśród nich się zabłąkało wielu takich, którzy do tej społeczności z krwi i kości nie należało. Niektórzy nawet fortelu użyli, nawet kłamstwa, żeby tylko wyjść z tymi, którzy wychodzili. Moi drodzy, Bóg oczekuje od nas, żebyśmy tym, którzy jeszcze nie znają Jego drogi, żebyśmy im o tym opowiedzieli. Żebyśmy powiedzieli im o tym, co nosimy w naszych sercach. Bóg tego od nas pragnie, a świat tego potrzebuje. Niech dobry Bóg nam w tym dopomoże. Amen. Amen.